Siemanko, witam Was ze środkowej Portugalii. Tym razem udało nam się wynająć dom w bardzo atrakcyjnej cenie. O wszelkich kosztach i szczegółach porozmawiamy w drugiej części odcinka, a teraz zapraszam Was na home tour. Zacznijmy od bramy wjazdowej na posesję. Nasze miejsce parkingowe jest na wprost. Jak widzicie, furka stoi i parkujemy praktycznie na wprost wejścia do mieszkania. O ile wjazd tutaj jest prosty, o tyle wyjazd robię tyłem. Brama nie jest na wprost, dlatego było to dosyć problematyczne dla mnie na samym początku. Teraz się już przyzwyczaiłem. Jak widzicie, drzwi otwarte, to jest nasz domek. Wchodzimy. Po wejściu do mieszkania widać od razu salon, a z lewej strony mamy dolną łazienkę. Jak widzicie, łazienka jest przestronna, z dużym prysznicem. Jest też okno, co jest super sprawą, ponieważ nie trzeba zapalać światła za każdym razem, jak się wchodzi. Urządzona w nowoczesnym stylu, jak większość mieszkania. Wychodząc na wprost, zlokalizowana jest kuchnia. Kuchnia nie jest zbyt duża, ale bardzo dobrze wyposażona. Poza sprzętami, które widać na pierwszy rzut oka, czyli mikrofala, piekarnik, duża lodówka z dużym zamrażalnikiem. Mamy też tutaj pralkę i zmywarkę. Naszym zdaniem ukrycie pralki na dole nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Podobne mieliśmy w naszym mieszkaniu, które sprzedaliśmy. I niestety drzwiczki te muszą być wiecznie otwarte, aby pralka mogła się wietrzyć. Tak prezentuje się blat, mamy ekspres na kapsułki tym razem i co najfajniejsze, w tej sekcji zlokalizowany też jest stół. Tym razem używamy go tylko i wyłącznie do jedzenia, także super sprawa i tak prezentuje się kuchnia w całości. A z prawej strony mamy wejście do dolnej sypialni. Nad drzwiami mamy nadmuch klimatyzacji. W całym domu mamy trzy takie jednostki. Ta w sypialni oraz w sypialni na górze. Ciekawe są też drzwi, ponieważ są to drzwi przesuwne, jak możecie zobaczyć. Takie same mamy do łazienki. Ale naszym zdaniem, jeżeli tylko jest możliwość, to wygodniejsze są drzwi klasyczne, ponieważ tymi łatwo przytrzasnąć sobie palce. Sypialnia jest standardowych rozmiarów, widać ją praktycznie już tutaj całą. Jest duże łóżko na środku, szafki nocne oraz niewielka szafa w rogu. I na ścianie południowej duże przeszklenie na całą szerokość. Zobaczcie, jak to wygląda od drugiej strony. I wyjdźmy teraz na taras. Wychodząc na taras mamy duży stół z krzesłami, gdzie staramy się jeść posiłki, jeśli tylko pogoda jest ładna, oraz oczywiście podwórko naprzeciwko naszego domu. I z prawej strony mamy już od razu duże przeszklenie, które prowadzi do salonu. A tak się prezentuje salon od drugiej strony. Z lewej strony mamy część wypoczynkową, fotel i duża kanapa. Justyna się śmieje, że to chyba już starość, ponieważ fotel ten się jej bardzo spodobał i dużo na nim przesiaduje. A na przeciwległej ścianie mamy telewizor i szafeczkę RTV. Warto nadmienić, że mamy tutaj super internet, a przypominam, że jesteśmy na wiosce w Portugalii. Jak widzicie, są tu też schody, które prowadzą na antresolę. Zawsze marzyliśmy o antresoli, ale teraz jak mieliśmy już okazję wypróbować takie rozwiązanie, to dochodzimy do wniosku, że latanie po schodach góra-dół to nie jest nic fajnego. I jednak domki parterowe naszym zdaniem są praktyczniejsze. Także chodźcie zobaczyć, co jest na górze. Jak widzicie, mamy tutaj też kanapę oraz niewielkie biurko, które jest moim stanowiskiem pracy. Biurko jest dosyć wąskie, gdyby nie monitor byłoby ok, ale tak z monitorem to trochę się cisnę. Mamy tutaj takie urządzenie, jest to osuszacz powietrza. Większość domów w Portugalii boryka się z olbrzymią wilgotnością powietrza. My tutaj mamy niemal codziennie 90%, jak nie używamy tego osuszacza. I niestety potrafią się robić wykwity na suficie w postaci jakiejś pleśni. Nie jest to nic wielkiego, przynajmniej tutaj, więc nie możecie tego zobaczyć. Górna sypialnia prezentuje się następująco. Jest bardzo ciekawa, ponieważ ma własną łazienkę z tej strony. A tutaj również duże łóżko, tak jak na dole. Ale nie korzystamy z tej sypialni ze względu na skosy, ponieważ jest to niekomfortowe, trzeba się schylać. A jeśli chodzi o łazienkę, to ja czasami korzystam z kibelka. Chodźmy jeszcze zobaczyć, jak wygląda dom z zewnątrz, z podwórka.
A tak prezentuje się podwórko przed naszym mieszkaniem. Jak widzicie, mamy tutaj takie śmieszne drzewo ubrane w ciuszki zrobione na drutach. Jest to chyba oliwka. I tak prezentuje się nasz budynek. To by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację mieszkania, a teraz zapraszam Was na drugą część, gdzie przedstawimy Wam koszty, jakie ponieśliśmy przez ten okres pobytu w Portugalii oraz ile kosztowało nas to mieszkanie. Ale zanim to, zapraszam na pokaz z drona. Domki położone są w bardzo cichej okolicy, dookoła są głównie pola i jest tu bardzo spokojnie. Można się zrelaksować i słuchać śpiewu ptaków. Na terenie posiadłości znajdują się jeszcze dwa podobne domki, ogródek warzywny, grill i basen, który był przez cały czas osłonięty. Najbliższy sklep jest w miejscowości Laurinia, do której mamy 7 minut samochodem, a do plaży mamy około 10 minut samochodem. Przejdźmy teraz do kosztów. Ten piękny domek kosztował nas zaledwie 6173 zł i była to cena promocyjna ze względu na czas poza sezonem i niewielką ilość opinii. Jego standardowa miesięczna cena to około 20 tysięcy złotych. Koszty związane z samochodem w tym miesiącu wyniosły ponad 1000 zł. Najwięcej oczywiście kosztowało paliwo, 853 zł. Na szczęście mamy już zatankowany pełen bak na drogę powrotną. Za parkingi nie zapłaciliśmy nic, kompletnie 0, 0, a za autostrady 195 zł. W tym miesiącu wydaliśmy sporo, bo aż 319 zł na atrakcje i udało nam się odwiedzić pałace i zamek w Sintrze, które będziecie mogli zobaczyć już w kolejnych odcinkach. Na zakupy spożywcze wydaliśmy niemal tyle samo co miesiąc temu w Sagres, czyli 2245 zł. Natomiast na jedzenie na mieście, w tym pizzę na plaży, wydaliśmy 308 zł. Standardowo dokupiliśmy 1 GB internetu w roamingu za 12 zł, a pozostałe drobne wydatki wyniosły nas 36 zł. Sumarycznie w tym miesiącu zapłaciliśmy 10 141 zł. O ile pamiętam, jest to najwyższa kwota, jaką przyszło nam zapłacić na naszym wyjeździe. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie lajka i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze środkowej Portugalii. Cześć! Cześć. Nad drzwiami. Teraz jak tu podejdę, jest okej? Nie. Jesteśmy w wiosce na Portugalii. Co jesteśmy? Jak wiecie, byliśmy bezdomni, ale musimy Wam powiedzieć wielką nowinę. Już nie jesteśmy. Ubrane w jakąś włóczkę. A za nami widzicie nasze kolejne mieszkanie, w którym spędzimy kolejny miesiąc. No i ja nie wiem, co mam wiedzieć. Spokój. Spokojnie. Pomyśl sobie. Mieszkamy w tym oto kurniku. Wraz z lokatorami, żeby było tanio i przyjemnie. 12 kur i my. Chodźcie na home tour. Oglądajcie. O ile pamiętam, jest to najwyższa... Leciała mi mucha w czoło. Polecamy taki domek. Ja wiem, że... 900... Ile? A kurde, idź se, wyjmij ten telefon, naucz się i mów. Ponad 800... Nie. Raz, dwa, trzy mówię coś, raz, dwa, trzy mówię coś. Ja nie pamiętam już, co miałem mówić. No i co? No i co? To w ogóle nie jest śmieszne. Jak nie?